Najcenniejszym obiektem archeologicznym w gminie Grodzisk Mazowiecki jest wczesnośredniowieczne słowiańskie grodzisko położone we wsi Chlebnia, 1700 metrów na północny zachód od stacji kolei średnicowej. W IX-X wieku była tu osada otwarta. W XI i XII wieku miała już charakter obronnej siedziby rycerskiej otoczonej potrójną linią umocnień. Wał o konstrukcji przekładkowej, zwieńczony prawdopodobnie drewnianą palisadą, miał od wewnątrz ziemną ławę wzmacniającą konstrukcję oraz ułatwiającą obronę. Od strony zewnętrznej wału znajdowała się mała skarpa zabezpieczona palisadą. Całość opasywała fosa. W jej dno wbito skośnie słupy palisady, połączone i wzmocnione u podstawy poziomymi belkami. W XIII wieku zbudowano grudek wewnętrzny o średnicy 10 metrów, otoczony wałem o szerokości 8-9 metrów i wysokości ponad 2 metry. Gród był jedynym ośrodkiem obronnym w okolicy. Najbliższe znajdowały się w Grójcu, Starej Rawie i Czersku. W otoczeniu warowni powstawały osady podgrodowe. Na miejscu jednej z nich rozwinęła się wieś, określana jeszcze w 1502 roku grodziszczem, a której w 1522 roku król Zygmunt I nadał prawa miejskie. 100 lat później nazywano ją już Grodziskiem. Grudek i podgrodzie zniszczył pożar. Nie znamy jego przyczyny.